Fighter troszkę przygotowań, miałeś przyjemność zagrać w tym filmie. Kogo dokładnie grasz? Dokładnie gram trenera Macieja Roznerskiego. Trener może to jest duże słowo, bo może gdybym był trenerem i bym cały czas im przebywał, prawda? Mam tam kilka takich epizodów, no mam nadzieję, że troszeczkę może więcej będę na ekranie niż w filmie Diablo. Jak wyglądały generalnie, byś się przygotowujesz do tego, czym chodzisz na spotkanie? Nie, bo widzisz, to fajne jest to, że gdy ja jestem brany do udziału właśnie w takim przedsięwzięciu, to przedstawiane mi są propozycje zagrania jakiegoś epizodu, że nie muszę grać. Ja po prostu improwizuję, ja gram siebie, prawda? A poza tym ja uważam, że jestem mistrzem improwizacji i ja znajdę się w każdej sytuacji, prawda? Podoba ci się to? Moje role w tym, czy... Tak, podoba mi się. Wiesz dlaczego? Bo tak, przede wszystkim jestem jakby nadal w jakimś takim swoim środowisku, czy jak było to w Diablo, w jakimś tam środowisku łotrów, oprychów. Jak chodzi o fightera, no to w jakimś tam środowisku sportowym. Fajna przygoda, fajnych ludzi się poznają. No dzięki udziału właśnie w filmie Fighter poznałem Andrzeja Fumfarę, prawda? Taki bokser dosyć dobry, tak. Także wiesz, no fajne relacje się nawiązały między mną i Michałem Kitą, bo tak to się znaleźliśmy, tylko cześć na galach i wiesz, nie było tego jakiegoś tam większego kontaktu, także to jest fajne. Przygoda, no i no, nie ma co ukrywać, no gratyfikacja, prawda? Oglądałeś sceny walki? Tak, byłem cały czas przy tym, byłem przy tym cały czas. Próbowałeś dołożyć swoje 3 grosze? No na pewno, bo wiesz, jeżeli chodzi o film Fighter, no to jest film o sportach walki i tu musi być jak najbardziej zbliżone to do realnych scen. No i wiesz, no i samo to, że był Grzesiu Proksa, Andrzej Fumfara, Robert Złotkowski, Krzysiek Diablo Włodarczyk, Rafał Jackiewicz, Arek Wrzosek, Krzysiek Balski, no ja. Także wiesz, no chcąc nie chcąc, to musiało być perfekcyjnie dograne sceny walki, no bo inaczej się nie da. A jak wyszło? Za chwilę zobaczymy. A kiedy ty chyba w treningu jesteś? A kiedy ja nie byłem w treningu, powiedz mi. Ale wyjątkowo, słuchaj, dobrze wyglądasz. Bo tak powiem, na premierę? Nie, bo powiem ci, dobrze zapierdalam. Zawsze mówiłem, dobrze zapierdalam, bo to mi daje odskocznię psychiczną, że czasami ja za bardzo się wkręcam w rzeczy, na które nie mam wpływu, a których jest coraz więcej dookoła. I to mi chyba daje taką ucieczkę od tego, prawda? Odskoczy. Dziękuję. Dziękuję.